Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już trzeci unboxing. Jak już widzicie tutaj na moim stole, pozwoliłem sobie kamerkę uchylić trochę na dół, z czym lekko poprawię, żeby, wiecie, była widoczna równo. Unboxing mikrofonu Trust Stars. Widzicie tutaj cenę, mniej więcej 39 zł. Plus jeszcze tam wysyłka 11, to musiałem na miejscu zapłacić razem 50 zł. Kupiłem go w Media Markcie przez internet. No i dobra, możemy się już wziąć za rozpakowywanie tego sprzętu. Chyba widzicie, widzieć mniej więcej, co ja tutaj będę poczyniał, więc ja już tu sobie od razu pozwolę. O, proszę. I mamy nasz drogi mikrofon. Proszę. Tak, o, tu są te właśnie, nie wiem, czy to nazwać czułkami, czy to jakaś podstawka. Proszę, tak mniej więcej prezentuje się mikrofon. Tutaj pewnie się rozkręca. O, tak można wyjąć. I zobaczcie, jak mniej więcej tak wygląda mikrofon. Nie wiem, w którą stronę się to tak odkręca, ale musiałbym to zaraz zobaczyć, ale pewnie tam jest jakaś bateria. Tu się włącza, tu się wyłącza. O, wow, 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 wow. Tak wygląda podstawka. Statyw właściwie to się nazywa pod mikrofon. Mikrofon można podłączyć pod jacka, złoty jack, to znaczy, że jakość będzie naprawdę wymiatająca. Może nie róbmy szału, ale będzie cudeńko. To mogę już sobie stąd zabrać, jeżeli wszystko widzicie. I tu mamy nasz drogi, kochany mikrofon. Już widzicie, kabel ma dość długi. Chyba będzie coś około 2,5 metra. Jeszcze raz pokażę tutaj jack złoty i sam mikrofon i statyw, który będzie gdzieś mniej więcej, nie wiem, w tym miejscu stał, może w tym, nie wiem. Może wam tak bardziej odchylę mikro, o, żebyście mogli też widzieć, bo nie wiem, jak to wyjdzie, ten unboxing. To mniej więcej właśnie tak to jest: statyw, mikrofon i podłączam jackiem. Dobra, wiecie co? To był taki krótki unboxing i teraz możecie zobaczyć u mnie test tego oto mikrofonu. Dlatego tak, już tutaj sobie podkładam mikro. O, i proszę, tak mniej więcej wygląda cały mikrofon. Położę go tak, żebyście go widzieli, jak to mniej więcej się prezentuje. I po prostu za chwilę, o, już sobie tak odchylę kamerkę. I proszę, i tak mniej więcej to wygląda. Ja zaraz to podłączę. Mogę już nawet to teraz podłączyć. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Nie wiem, unboxing będzie taki chaotyczny. Ale może powycinam jakieś sceny, żeby był krótszy. Kamerkę jeszcze sobie pozwolę odchylić w to, o tak, na dół, żeby było mnie tylko widać. Proszę, chyba mnie widać doskonale. I teraz będę musiał podpiąć jacka, ale to pod komputer, dlatego za chwilę zrobię test mikrofonu, robię cięcie. Dobra, robimy teraz test mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, myślę, że mnie dobrze słychać w tym cudeńku mikrofonie. I teraz spróbujemy oddalić go jakieś, nie wiem, 10 cm. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Teraz sobie oddalę. O, mniej więcej tak, 10 cm. No i coś takiego. No i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dobrze, myślę, że mnie będzie jakoś dobrze słychać. Napiszcie w komentarzu, czy mnie poprawnie słychać, czy nie ma żadnych problemów. Jeżeli tak, to mi napiszcie jakieś rady, sposoby, żeby mi dobrze chodziło. Jak jest coś nie tak, to ja to zawsze mogę poprawić, żeby nie było, bo to jest dopiero test mikrofonu, więc myślę, że tutaj będzie dobrze mnie słychać. Jeszcze sobie spróbuję tak wyjąć, o, proszę. I teraz też tak mogę mówić, chociaż będzie mnie jeszcze głośniej słychać, ale tak przynajmniej mam mini mikrofon i mogę tak do niego fajnie mówić, ale to nie będę w czasie rozgrywki, gdzie będę sobie klikał jednocześnie klawiaturą i mówić do was, bo to trochę takie niewygodne w czasie nagrywania z gry, więc to odradzam coś takiego.
Teraz sobie odłożę już ten mikrofon. O, proszę. I tak będę do Was mówić mniej więcej z takiej odległości. Ja sobie będę siedział i myślę, że będzie mnie dobrze słychać. Myślę, że nie będzie widać mikrofonu w czasie rozgrywki, chociaż nie wiem, jak chcecie. No i dobra, myślę, że był taki krótki test i zarazem złączę z unboxingiem. Myślę, że Wam się spodobał cały unboxing mikrofonu TrustStars plus test mikrofonu. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I jeszcze napiszcie mi, czy dobrze mnie słychać. Dlatego ja się tutaj już z Wami żegnam. Z tej strony był Scorpio. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, jak wysłuchanie unboxingu z testem mikrofonu. I trzymajcie się, na razie!